Gaz, gaz, gaz. Dobra, zawodnicy na start, zaraz moja grupa. Więc elo, velo, rowerzyści, kolarzy, to co dzisiaj wam pokażę, to start w ultra lajkoniku. Właśnie nie w ultra, tylko w mini. Wszystko na szybko, bo przed chwilą przyjechałem, a już muszę startować, więc do zobaczenia na trasie i tyle. O. Powodzonka, powodzonka. Dzięki. Będzie YouTube-ocepcja? No pewnie. Dobra. Tutaj mamy DJ Osmo, więc będziemy sprawdzać, kto ma lepszą jakość i jakość dźwięku i tak dalej. Pewnie, że tak. Nie wiadomo, wiem, czy pamiętacie, osmo. Tutaj kolegę spotkaliśmy pod koniec liceuki rok temu. Brawo, skręcajcie! Jeszcze ten start przegapił. Zębatki zrobione? Co? Zębatki zrobione? No okaże się, specjalnie zębatkę zmieniałem. Sprzęgło też włączyłem. Żeby nie było. Taka jedziesz? Ta. A co to 200, nie? Co to 200? Przede mną Tomasz Niedźwiecki. Zwycięzca z poprzednich lat. Fajnie, że razem w grupie wystartowaliśmy. Z jednej strony, a z drugiej strony nie fajnie. Pierwszy błąd. Już w oddali widzę Tomka. Już jest różnica dosyć znacząca, ale jadę swoje. Nie chcę się zakwaszać od samego początku. I tak jest ciężko, więc nie ma co. Uwaga, uwaga! Domu ten, ale jak ty to kurde znajdziesz? Ty, no wczoraj do 18 w pracy. Aha. Do 18 wyjazd do Rybnika z dziećmi. Żona została, bo do roboty. Dzisiaj jest rana o 5 pobudka i tutaj. Poszejadę i wracam. Ty co, dla chcącego nic trudnego. A, wszystko ten. Są zawodnicy. Jest powtórka z Rybnika. Ale jeszcze nie idą. No spokojnie, można ponagrywać sobie inny. Powolutku do przodu. Pomalutku byle dojechać. U, na hamulcach mechanicznych jest ryzyko. Jest. Jest ryzyko, jest zabawa. No to takie hybrydy. Dawaj, dawać. Na razie coś mało ludzi na trasie, na podjazdach. W tamtym roku było trochę więcej. Ale zobaczymy, może w tym roku taki sami mocni zawodnicy przyjechali. O, ale ładnie, ciepło, fajnie. Czas na fotkę? Na godzinę!
Tak. Dobra, jedziesz na ścieżkę. Chyba Velo Dunajec. Z tego co kojarzę. To jest kozak. Dla orzeźwienia. Co Wiktor, po zmiana? O, krosik, kurde, no pięknie. No. Aluminiaki, nie jakieś tam żadne karbony. No, karbony są koła. Na Vinci jedziesz? Tak, na Vinci. Ja też. Ja mam TSR4. Nowy nabytek, teraz jeszcze się za bardzo nimi nie chwaliłem. Z GRV40 Race. No, widziałem właśnie tam wreszcie. Na Instagramie na profilu. Aha, czyli na oko wychaczy. Cztery dychy na prawie płaskim, ma z delikatnym wiatrem w plecy. Dobra, koniec chyba płaskiego. Czas z powrotem do podjazdów. Było za pięknie, było płasko, było z wiatrem. Teraz czas z powrotem zacząć zabawę po górkach. Dawaj, dawaj! Lewa, lewa, lewa! Dawaj, linka i na hol. W tamtym roku ten podjazd wydawał mi się nieco łatwiejszy, ale dobra, zobaczymy. Chwila odpoczynku dla umysłu i jazda dalej pod ściankę. Macie linkę? Widzę w oddali. O, tu jeszcze jeden się wyłania. Staram się nie jechać za mocno podjazdów, bo wiadomo, czas zrobi swoje, więc nie chciałbym kwiczeć pod koniec, tylko dojechać, jakby to powiedzieć, w miarę na świeżo. Fajnie powiedzieć, 200 km ponad 4000 metrów.
przewyższenia i w miarę na świeżo. Da, na bank. Dobrze, że druga połowa w cieniu. Jedna pod wiatr, ta, a druga w cieniu. Nie wiedziałem, że nawet Pogacar tutaj wystartuje, kurde, za mila. O, witam. Trochę na emeryturze, ale łałę miał. O, widzę, kaseta Garbaruka. Czyli jest miękko, nie? Da. O, no nie przesadza, mój influencer. Uwaga, piesek na drodze. Co, ciężko? Drugi raz tu jestem, więc... No tak jak ja. Wiem, że mi się spodziewać. Tak, z jednej strony to plus, nie? Bo i trasa taka znajoma. Och, ale rok trzeba było się przekonywać, żeby tu poszyjechać. Jak to mówią, pogoda jest zawsze. Ledwo. Tu niestety tak jest. O, kolejny krosik. O, siema. Tanko. Tylko na testy? Tak. 29, bo wielkość ma znaczenie. Tanko. Postury myślałem, że to Kasia nie wiadoma. O! Dzień dobry. Dobry. Czy dobry to się okaże? Czasem mi się zdarza, że to powinno być. Tak, będzie reakcja, będzie. Można się uśmiechnąć do kamery, jakieś to są siły. Przodu. Tak. Będzie dobrze. Fajne spotkanie. Wzajemnie. Lewa. Proszę, dobra, dzięki. Jak to uwaga bądowe mówi, YouTube-ocepcja. Tak, dokładnie. Kochani, miłe spotkanie na ultralajkoniku. Velobert, Patryk. Właśnie, się filmujemy. I organizator graweliady. Tak jest. Fajnie. Nie zatrzymuje. Jak chwilę odpocznę, nic się nie stanie. Uwaga! W lewo. A prosto, dobra. Tak, za rzeczką. Dobra, okej. Okay. Nogi na nogę, jakoś to będzie. Czy nie jest pięknie? I kolejny krosik. Siemano. W tamtym roku królowały Meridy, w tym roku królują krosy. O, i pamiętam, że tutaj w tamtym roku po raz pierwszy pomyliłem trasę, a w tym roku już jest git. Powiadomka na czas i jadę swoje. Spokój, wiatr nie wieje. A to, że jest delikatnie pod górę. Trudno. Już nie będzie z górki. O, to będzie ciekawie. Pamiętam.
dawaj. Bez gwałtownych ruchów, bo każdy gwałtowny ruch to może być później skurcz. Trzeba uważać. Nie ma tu szarżować. No. Ale ja sobie tutaj pojadę, zobaczę. Czy będzie łatwiej, albo i nie będzie łatwiej. O, dobrze, że te skerzy mi z karama, bo już sobie jajo potłuk. Ale dzieci już mam wystarczająco mi. Teoretycznie mi niepotrzebne. Jaja oczywiście. Dobrze, muszę sobie na spokojnie rozjechać łydeczki. Bo przed chwilą wspomniałem, że trzeba uważać i naciągnąłem właśnie sobie łydki, ale łydki to jeszcze tam po biedy, że chodzi o skurcze, ale zobaczymy. Jeszcze długi dystans przede mną. Dopiero 3 godziny jazdy, a będzie pewnie około 9. Uff. Uwaga, lewa. Dobra. Dzięki. O, jakaś stolóweczka. O, cześć. Siemanko. Byliśmy kiedyś razem. A lata temu chyba. A jak nie w tamtym roku. Ja szłam z Gdańska. Ale tu zapiecze. Znowu. Dobra, na spokojnie od samego początku, bo to będzie bolało. Oła. Ale żółty rowerek. Manko. I niebieski, i pomarańczowy. Słońce i niebo. A, słońce i niebo, dokładnie. O, ten patrzy. Ty dzisiaj startowałeś? 8:30. To niedobrze. Już nas 20 minut jedno. Dużo harpaganów tutaj. Koni. Czy więcej w tym roku? No, też mi się wydaje, bo tak patrzyłem. Od samego początku dużo osób nie mijałem. Tak mówię, kurde. Ale mi się podoba. A jaki masz blacik? 4-4. 4-4. Ja 4-4 Overfend w tym roku miałem. No. I z tyłu kasety 11-40. Było ciężko. Ale to był właśnie plus, że nie można było jechać wolno. No. A w tym roku trochę z przodu 42. Z tyłu nawet 50. Takich widoków warto było jechać. O? Będzie skręt w lewo, trzeba uważać. Lewa! Idzie się zdziwić. Uła. Tu zapiecze.
znowu bardzo zapiecze. Ciągnąć z tyłu. Może na MTB można. Co? No. Dawaj, dawaj, nie ociągać się. Brawo! Ale ładnie. Uważać, cholera jasna. Jak to mówią, nie sprzęta technika. E, pieski. Oj. O! Dobry, nie? Siemanko. Jak tam? No powoli do przodu. Mówiłem, że będzie fajnie. Jest elegancko. Za to niedaleko. Z tego co kojarzę, to chyba w lewo. To tam. Sprawdźmy, może byśmy nie jeli na ten. Dobra, to sprawdź. Ja kojarzę, że chyba na pewno w lewo. Dobra, jest sklep. Myślałem, że sklep jest z drugą stronę, wiesz? Poznałem teraz po rowerze. Po czym można kolarza poznać, jak nie po rowerze? Panowie, to dopiero połowa. Panie, nie macie mi tula, tylko wam pokażę, no. O co mi chodzi. Mam tu latami, jak otworzysz sobie tą, kurwa, płetwę. Bo potrzebuję, kurwa, impulsa do pani pomiędzy tymi dwoma. Siekiera powiązowała. Co? No tutaj w sumie się dotankuje. Tak jest, okej. Okay. Ale na tej stacji to i tak jest. Tylko wodę mają sprzedaż, wiesz? Na razie. Jakie to woda? Tylko wodę mają. Nic do żarcia nie mają? Nie. Co, udało się? Właśnie nie. Masz tak samo jak ja te indusy. Dobra, troszkę doładowany. Woda uzupełniona. Chwila odpoczynku, jazda dalej. Zobaczymy. Teraz trudniejsza część. Więcej górek, więcej lasu. Las jest jedynym tutaj będzie ukojeniem, jeżeli chodzi o te słońce, bo jednak patelnia się trochę zrobiła. Ładujesz 400 W, a licznik ci pokazuje, że zrobiłeś przerwę. Kojarzę ten moment. Tutaj. Piesek, ja cię zaraz wyknę. Jeszcze raz jedziesz? No ja w tamtym roku też tutaj się pogubiłem. No ja tak samo, później zjechałem w dół. Ale w tym roku na teraz jadę na Sigmie i nawet jakbym nie ten, to bym wiedział gdzie jechać. Na Łachów. Przez to w tamtym roku można powiedzieć wstępnie przegrałem. W tamtym roku jechałem z plecakiem, to zrobiłem sobie przerwę dokładnie w tym miejscu.
tu się rozebrałem, bo było trochę chłodniej. A w zeszłym roku nie padało? Padało dzień wcześniej. A na tym dystansie było dosyć, no jak dzisiaj mniej więcej, tylko że w lesie było trochę więcej kałuż. Ale bardzo podobne były warunki w tamtym roku. Na dystansie 200, nie? Bo jednak ci, co jechali 450, to mieli tragedię do pierwszego dnia. A my też możemy tam ten się dołączyć, tak? Nie ma jakiejś linki? Tak. Albo do odwrót będzie. Dobra. Uwaga, uwaga, uwaga. Dzięki. O. O. A nie, pomyliło mi się. Przerwę w tamtym roku robiłem tam. W tamtym drzewie. A. Przerwa w ciszy. Co? Trzeba zejść. No to się nie przejedzie. Przyjechałem tak na styk, kurde. No da, no teraz się dopiero pojawiło, nie? Wolne. No. Wolę się do przodu. Ja już nie znałem, że pani tu podjedzie. Kolega z tyłu trochę odstaje. Może poczekam jeszcze chwilę na niego, jeszcze chwilę z nim pojadę i zaraz pojadę swoje, ale czuć zmęczenie. Czuć, kurde, czuć. Ach. Punkt widokowy. O. Powiedziałem, o co chodzi. Dobra, tu będzie konkret, ale nie poddaję się. Stromy moment, stromy. Trzeba się zagiąć. Dobra, jechamy. Tutaj, tutaj. Jakie ładne zapachy. O nie, no tego to już chyba nie podjadę.
Dobra, chwilę podejdę, to się chyba nie staje. Nie wierzę, podjechałem. Ja pierdzielę. A, 400 watów. Coś mi się tu nie podoba. Generalnie to, co teraz jechałem, wydawało mi się, że w zeszłym roku było mniej więcej na sam koniec trasy. A tutaj mam jeszcze ponad 50 km, więc nie wiem, czy coś organizator zaplanował nowego, ciekawego. Zobaczymy, czy końcówka będzie inna. Tam u góry się kamerują. Ciekawe, jak to to jedzie. Czyżbym miał kompana już do mety? Dokładnie tak. Mami sygnał zgubiła. O ty! Nie bawię się tak. No co jest do cholery? Dobra, po chwili uruchomiłem licznik ponownie i działa, ale no kurde, nieciekawie. Tutaj. Specjalnie wziąłem buty do chodzenia na ten właśnie oto moment. Dobra. To jeszcze bardziej stromy moment, ale może się uda. Się nie wykopytnę. Nie no. Wolę przejść, bo skurczny złapie i tyle z tego będzie. Aż 20 km zostało do końca, więc już jakaś godzinka jazdy, jakoś dam radę. Teraz już bardziej powinno być z górki niż pod górkę, chyba tylko jeszcze jeden taki większy podjazd. Już będzie lajcik. Zobaczymy. Dobra,
ostatni ciężki podjazd i już z górki do mety. Już z górki. Za jakie grzechy? Nie za jakie grzechy, tylko ku chwale ojczyzny i matki żywicielki. Tym ja wam dałem tylko trasę, reszta twoja. Gratulacje. Przeklałeś mnie? Nie, ale to przez chwilę to czyli można tak podkręcać jeszcze śrubę. Ale są zerówki czy tam? Są. No. Teraz będziemy tutaj robić zamówienie. Co mnie zamówił czwarty? No chyba tak. Czwarty. No.